Tym razem testujemy średnie spalanie Volkswagena Polo z silnikiem 1.2 o mocy 110 koni mechanicznych. Usiłuje utrzymywać średnią prędkość w okolicy 94-95 km na godzinę, co daje na driftboxie prędkość w okolicach 90. Usiłuje dlatego, że choć samochód jest wyposażony w tempomat, z jakiegoś powodu tempomat ten zgłasza wykrzyknik, jakiś błąd, w każdym razie nie działa. No i jadę z prędkością mniej więcej 94. Przy tej prędkości na szóstym biegu mamy, jak widać, prędkość obrotową silnika około 1950, prawie 2000 obrotów na minutę, a po przejechaniu około 5 km mamy średnie spalanie poniżej 5 litrów na 100 km. I po 11 km podróży średnie spalanie 4,4. Tym razem usiłuję utrzymywać prędkość średnią w okolicach 145, bo to daje na driftboxie około 140 km na godzinę. Prędkość obrotowa silnika przy tej prędkości na szóstym biegu to około 3000 obrotów na minutę, a średnie spalanie póki co wychodzi około 9,3. Kończymy już nasz pomiar i średnie spalanie na odcinku około 10 km wyniosło 8,4 litra na 100 km. Teraz spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze średnie spalanie 8,5. Po 2 kilometrach 7,6. I po 3 kilometrach 7,2.